to, że robię filmy dokumentalne, to dalej mnie zaskakuje i jest dla mnie taką największą niespodzianką życiową, dlatego że ja jestem taka samosiejka. Znaczy tak nagle trafiłam na podatny grunt, gdzie mogłam dotknąć w ogóle mediów, nie mając zielonego pojęcia, bo trafiłam przypadkiem do telewizji, do działu reklamy, później newsy. To też było bardzo cenne doświadczenie, bo uczyło szybkiej dokumentacji, selekcji materiału, później jakieś pierwsze reportaże, ale ja zrobiłam pierwszy reportaż, jak miałam 40, więc w tym wieku to człowiek wiesza setny dyplom na ścianie, prawda? A ja dopiero kombinowałam, co to jest z tą kamerą, jakie są te kadry i jak się pracuje na planie w ogóle. To znaczy nie miałam zielonego pojęcia o tym, ale szalenie mi się to podobało i dotykanie właśnie człowieka w filmie, to mnie ciągnęło. Tak sobie kombinowałam, aż wypracowałam własny styl pracy na planie, to znaczy jak pracować, żeby to były w miarę intymne filmy, blisko człowieka i żeby można było mu zajrzeć w twarz, bo to mnie interesowało. Pracuję w bardzo kameralnym gronie, bardzo cicho i staram się nie zaburzać tego świata, w którym tkwią moi bohaterowie. Naprawdę głęboko wierzę w to, że emocje całej ekipy przekładają się. Jeżeli operator nie lubi ludzi, to widać w filmie. Bo to się przekłada na sposób jego portretowania, na to, jak czy on się potrafi zbliżyć do człowieka, czy nie. Te nasze emocje się przekładają, więc moja obojętność też by się przełożyła na film. ’90% moich bohaterów to są osoby, które spotkałam. W pociągu, na przystanku, w innym mieście podczas realizacji jakiegoś filmu. Czy ja lubię moich bohaterów? Chyba nie myślę w tych kategoriach. Ja próbuję ich zrozumieć. W dokumencie bardzo ważne jest, czy ma się ten dar, że ludzie chcą z nami rozmawiać. To znaczy, mnie często ludzie opowiadają różne rzeczy. Jadę pociągiem, zaczynają mi opowiadać. No widocznie mam coś takiego, że jestem dobrym słuchaczem. Może to na tym polega. Często słyszę od kolegów, reżyserów, że przestałabyś być taką społecznicą, trzeba bardziej myśleć o rynku filmowym. Film powinien jednak spełniać parę komercyjnych warunków, żeby zaistniał i tak dalej. A ja nigdy nie mogę się tego pozbyć. To znaczy ja zawsze robię filmy dlatego, że na coś się nie zgadzam. To znaczy, coś mi się nie podoba. Ostatnio, w związku z tymi moimi mrocznymi tematami, pojawił mi się taki pomysł, że może ja napiszę jakąś fabułę dokumentalną, prawda? I wniosę trochę tego mojego pozytywnego myślenia o człowieku. Ale jak pomyślałam sobie, że ja wymyślę tych ludzi, no to już przestało mi się podobać. To już przestało mi się podobać, bo to jednak to jestem ja w tym filmie, a ja nie mam potrzeby opowiadania o sobie, tylko szalenie lubię konkretnego, żywego człowieka, więc chyba jednak w stronę dokumentu.